Gdybyście kiedyś przyjeżdżali i mijali naszą siłownię, to bardzo Was serdecznie zapraszam. I troszeczkę postaram się przybliżyć Wam urządzenia, które znajdują się na takiej siłowni. Zaczniemy od czegoś lekkiego, tak na rozgrzewkę. Pierwsze sobie wybrałam surfera, to jest bardzo proste urządzenie, zresztą jak wszystkie urządzenia na tej siłowni. Ćwicząc na tym urządzeniu spalamy tkankę tłuszczową, pobudzamy krążenie. Pracują nam tutaj tak samo mięśnie brzucha. Wskakujemy na kolejne urządzenie. To jest biegacz. Na tym urządzeniu tak samo spalamy tkankę tłuszczową. Troszeczkę poruszamy nasze serduszko, żeby popracowało szybciej. Tutaj trzeba troszeczkę się wyprostować, zachować prostą postawę i skupić się na nogach. Nie garbić się tak, tylko prosto. Trzymamy się i pedałujemy. Gdy poruszyliśmy już troszeczkę krew w naszych żyłach, można zająć się brzuchem. Kolejne urządzenie. Zwykła ławeczka. Zaplatamy nogi do przodu. Usiadamy. Ręce układamy za kark. Możemy tak samo przytrzymać sobie tutaj, jak kto woli. Kładziemy się. I podnosimy się. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie proste i skośne brzucha oraz poprawiamy perystaltykę jelit. Większość kierowców ma przeciążony kręgosłup i przez co mamy problem z bólem pleców. Tu jest urządzenie, które odpowiada na to. Stajemy tak, zapieramy się, ręce do tyłu i wykonujemy skłony, rozluźniając całe plecy. Dzięki temu urządzeniu po pierwsze rozluźniamy kręgosłup, a po drugie wzmacniamy go. Po ćwiczeniach wzmacniających, stabilizujących pora poruszyć nasz układ oddechowy i krążenia. Pora zająć się obręczą barkową i klatką piersiową. Siadamy tutaj na krzesełku i wypychamy swój ciężar ciała. Nogi do góry, żeby nie było za prosto. Ćwiczenie dosyć siłowe i nie takie proste, bo podnosimy samego siebie. Na koniec trzeba sobie jeszcze dać trochę czadu. Drabinka. Kładziemy ręce tutaj. Dzięki tej drabince, po pierwsze, z jednej strony rozluźniamy obręcz barkową, mięsień kręgosłupa, klatkę piersiową, a z drugiej strony wzmacniamy te mięśnie. Kopiemy się tutaj, gdzie mamy uchwyty. Jeszcze się trochę rozciągamy. I podnosimy się! Koniec treningu, widzicie? 15 minut, nie było ciężko. Troszeczkę się poruszałam, czuję się lepiej, teraz mogę coś jeść. Dlatego zachęcam Was do ćwiczeń. Nasze siłownie znajdują się w tej chwili już na terenie całej Polski. Dlatego ćwiczcie i bądźcie zdrowi. Cześć!